Concepción, la Purísima Concepción de Maria Santissima. Misja pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, właściwie poczęcia niepokalanego owej. Powstała w latach 80. XVIII wieku, dokładnie w 1787 roku. Jest przykładem chyba najlepiej zachowanej misji wraz ze wszystkimi zabudowaniami też gospodarczymi i innymi atrakcjami, które można tutaj oglądać. No rzućmy okiem na przykład tutaj. To jest dawny cmentarz. Został tam jeden krzyż symbolicznie pozostawiony, ale to jest właśnie teren cmentarza. I są tutaj pogrzebani dawni rezydenci tego kompleksu. No bo przede wszystkim oczywiście Hiszpanie. Tam może zobaczymy powiewającą flagę. Z 21 misji, które są w Kalifornii, dawnego szlaku katolickich misji pohiszpańskich, ta jest jedną z dwóch, które są we władaniu instytucji świeckiej. Po prostu stan Kalifornia opiekuje się tą misją, można ją bez przeszkód zwiedzać. Nie wszystkie udostępnione są do zwiedzania, ale tu akurat mamy to szczęście, że tak się właśnie dzieje. Tutaj może zobaczymy mnóstwo gniazd jaskółczych, które to jaskółki w październiku odlatują, w marcu przylatują i tutaj sobie mieszkają. Zresztą w innej misji San Juan Capistrano w ogóle są jedną z głównych atrakcji. Kościół misyjny. Empora. Typowy salowy kościół na tej samej szerokości. Długi, bez wyodrębnionego prezbiterium. 200-letni. Całkiem fajnie zachowany. W związku z tym, że jest to misja świecka, powiedzmy, w świeckiej opiece, pokusili się tutaj o komentarz w tak zwanym Visitor Center, że podczas okupacji polityczno-religijnej w końcówce lat 70., właśnie 80., 18., 90., też 18., początek XIX wieku, Indianie Chumash, którzy byli tutaj rdzennymi mieszkańcami, no byli tutaj po prostu, jakby to powiedzieć, zapraszani do pomieszkiwania, ale oczywiście w sumie za chwilę byli konwertowani na wiarę jedyną słuszną wtedy, czyli właśnie Kościół katolicki. Hiszpanie ich przysposabiali do nowych wierzeń, no i wykonywali też pracę na rzecz zakonników, franciszkanów. Tutaj jest wiele warsztatów, pozostałości różnych pomieszczeń z wyposażeniem, które to wówczas tutaj funkcjonowały. Także kiedy skończyła się wojna meksykańsko-hiszpańska, Meksykanie ją wygrali.